To siema kochani, witam was w niedzielę z samego rana, jest chyba koło 4:30 rano. Ja wystartowałem z wyspy Grzechotników i będę tutaj śmigał teraz, kochani moi, dopóki słońce nie zejdzie i nie będę musiał ubierać okularów, to ładuję na tap watery. Tu mam jednego takiego z Puka, a na drugim mam Rapala Skeetera. Wszystko powierzchniowe. Na to będę jechał, dopóki nie będę musiał włożyć okularów, bo to jest oznaka, że koniec powierzchniowego łowienia. Mam tu jeszcze jedną wędeczkę z tym, ze sztuczną krewetką. To tak w międzyczasie. I tak będę działał. No to dobra, nic, parę minutek i biorę się do łowienia. Jak widzicie, jestem w wodzie, jestem na środku tutaj rzeki ogólnie, ale tutaj środek jest płytki i tutaj będę łowił te moje krewetki i te kraby, ale to dopiero jak chwilę woda opadnie, to wtedy będę mógł to zrobić. Świecą się jej oczy. Cyk, podbieraczek. I już jest pierwsza. Pyk. Krewateczka jest taka fajniutka. Fajnie jest z krewetkami, bo świecą im się oczy w nocy i można je fajnie łapać. Ja już jedną mam. Nie będę tego dużo łapał. Parę sztuk tylko się zrywa w ręce. Bestia. Ale dobrze mieć przynętę z wody, w której się łowi, nie? Wiadomo. Dobra. Jestem już na mojej łodziance. Żywca. O, tutaj leży druga, tylko mała. I pykiem. Już mamy żywczyka. Pomału lecimy po następne. Tu leży taka malutka, widzicie ją? O tam. Ale tej nie będę brał, bo jest za mała. Dobra, jest następny. Wszystko tu jest. Wszystko jest w wodzie. Wystarczy tak naprawdę się schylić. Jest w siacie. Syka. Tego kraba później potnę na kawałki. Potniemy go na kawałki i będzie dobra przynętka. No chodź tu. Piękne, co? Dobra. Nie jestem z tym za bardzo na ty. Nie ten, ale to trzeba mu urwać.
łapki. I teraz jesteś kolego do tego. Lecimy dalej. Tutaj pływa. Dobra, mamy ją. Piękna, duża krewetka. Dobra. Ta kreweteczka już jest śliczna. Takich właśnie mi potrzeba. No to co? Dobra, kochani, zaczynamy tą nierówną walkę. Ja zaczynam od mojego doga i lecimy po powierzchniowe ryby. Coś się wydarzy, tak czuję normalnie. Mam trochę żywca na później, także znaczy żywych krewetek i kraba. Damy radę. Dobra, do pierwszej ryby. Oh my god, ryki, mieliście kiedyś taki dzień, że wam kurwa nic nie wychodzi i normalnie aż się trzęsę, jestem tak zły, że śmiać mi się chce, ale z drugiej strony jestem kurwa normalnie taki zły. Godzinę stałem tutaj na zakręcie. Kotwica mi się zaczepiła normalnie o kamień i prąd, tak uciekała woda normalnie do oceanu. Nie byłem w stanie ją się podciągnąć nawet, ręce mnie bolą odciągnięcia sznura. Takie normalnie, takie jaja. A ja no nic, no w takim razie biorę się za jakieś łowienie w końcu, bo stałem tam ponad godzinę normalnie i targałem się, a najlepsze jeszcze, bo mówię, no dobra, no to porzucam. Pach, w drugim rzucie spadło, zaczepiło się o kamienie. Kurwa, z jednej strony tak, z drugiej tak, tu urwałem jeszcze gumkę. No masakra. Aż tak. Ale nic, zaczynam walczyć, także zobaczymy, coś się może wydarzyć. Dobra. Jest ryba ludziska. Kurwa, nie założyłem. Nie wiem, co to jest. Nie założyłem kamery normalnie na głowę. Może być redfish. Wow, wow, wow. Ale walczy. Ale walczy. Nie wiem, co to jest. Sorry. Ale walczy. Coś dużego, kochani moi. Przygrzał na powierzchowego. Co to jest? Piękny Jack Crawell. Dobra, bez tego sobie poradzę. Wow. Śliczny. Się wtrąbił. Szkoda, że nie widzieliście akcji. Normalnie no dzisiaj to ja w ogóle przechodzę, to dzisiaj to wszystko przechodzi samo siebie normalnie. Jestem tak zły normalnie. Już wam mówiłem wcześniej, że jestem taki zły, nic mi normalnie nie wychodzi. No nic mi normalnie nie wychodzi, wszystko mi się pląta. Dobra, tych rybek jeszcze na moim kanale nie było. Patrzcie, jaki ładny. Dobra, ale na jego nieszczęście, a na moje szczęście leci kolega
leci kolega ze mną do domu. Dobra. Piękna ryba. Pięknie przygrzała. Lecimy dalej z koksem, ale normalnie nic na tego skitera. Rapali przygrzała. Lecimy, może uda mi się jeszcze coś nagrać. Jakieś uderzenie, bo akurat pogoda jest zajebista. Okidoki. No dobra, kochani. Nadszedł czas na dropsa. Biorę tutaj. Złowimy sobie. Wyciągniemy sobie kreweteczkę. Gdzie są te pyszności? Nie mam tego za wiele. Mam jedną krewetę. Ale jeszcze mam. Złapać, ale jest jebaniutki, zwinniutki. No dobra. Shit, jaki zwinny. Wszystko się wrywa. Biorę go tutaj. Jesteśmy na dnie. I siedzi ryba. Siedzi ryba. Piękny. Mangrów snapper. Tak wygląda mangrów snapper, kochani. Jeszcze wam nie pokazywałem. Czekaj, spokój. O. Patrzcie, jaki ładniutki. On musi mieć 10 inczy. Ten nie ma. Ale śliczny. Dobra. Klub. Mangrove snapper. Tak wygląda mangrove snapper. Lecimy dalej. No. Obgryzł mi coś krewetce ogon. Muszę ją przekuć, bo zaraz spadnie. Już pewnie nie mam. Już pewnie nie mam szwimpa. No tak. Dobra, czas na kreba. No to co, otwieramy tutaj kreba. Pyk. Jak co? Wszystko zostanie zjedzone. Tak wygląda mój krab. Dobra. Pyk. Pyk.
mówimy. Wszystko lubi te kraby. Także takiego małego wablerka, no uciekaj. Ale jaja, fajnie uderzyło tutaj w tym prądzie. Ciężko mi tylko rzucać, bo pod wiatr. Ludziska, nie zdążyłem nawet włączyć. Nie zdążyłem włączyć nawet kamery. Taka flonderka malutka, malutka. Połóżmy ją teraz na plecach. Tak wygląda na plecach. Tak wygląda ten. Wypuszczę ją, niech sobie odpłynie. Jest malutka. Coś się dzieje, znaczy coś się obudziło ogólnie, bo Kiepsko, a tutaj stanąłem i ty, no może jeszcze jakąś flądrę, jakąś większą wyciągnę. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze. Jeszcze chwilę zostanę, jeszcze się nie śpieszę tak do domu. Niedziela jest, także no, dobra. A ja nic, no, połowę sobie ładuję na taką gumeczkę, ale mi hakor okręciła. No dobra, zobaczymy, może jeszcze jakaś wpadnie. Kolejna ryba. Jest kolejna, o jaka ładna flądra. Ta już jest śliczna. Pryk. Flonderka. Tak wygląda. Piękny ryjek. Pięknie połknęła. Ciężko. Ciężko te flądry wyciągać. Nie ma jak je złapać. Okej. Flądra jest. Sorry za fajeczkę, ale tak to jest. I taką flonderkę ładujemy do kulera. Dzisiaj zbieram mięso. Bach. Niech sobie tam siedzi w lodzie. A ja do nas. Zatrzymałem się troszkę. Kładam tą kamerę na głowę. I coś mi się wydaje, że tutaj uciekłem z tego kanału, tam z tego wpływu. Tam gdzie ten gość teraz wpłynął. Wysiadłem tutaj troszkę. Zobaczymy, co z tego będzie. Siedzi kolejna. Malutka. Patrzcie, jak fajnie wygląda. A nie. To jest... Wow. To jest ta wredna ryba. O nie. Ty, Jezus Maria, patrzcie, nie wiem co to nawet jest, ale nie chcę tego nawet dotykać, boję się. Nie wszystkie ryby są fajne w dotyku. To nie wyglądało na dobrą, na ładną.
jest dla mnie znaczy jedno, że trzeba będzie się zwijać. No nie wiem, co się stało. Wszystko przestało współpracować normalnie. Ostatni rzut. Nie, raczej nie przejdzie. Dobra. Ludziska, fajnie było. Ale no tak, to ja się nie lubię bawić. Dobra, no nic, czas się pożegnać, kochani, już. Nie ma, że boli. Trzeba uciekać do domu. Tutaj w ogóle przyszło coś takiego, wali grzmotami, także no ja bym został jak najbardziej, no co zrobić, no pogoda nie zawsze dopisuje, ale no nic, zawsze jest jutro, jak coś, no to piona i do następnego, adios, amigo.